Kochani, dzień dobry, witajcie. Druga część meczyku w pierwszej lidze, legendarny poziom. Kochani, Gutek próbuje pierwszy raz wygrać. Gramy, kochani, oczywiście naszą FC Szabełki. Trzy punkty brakują nam do utrzymania w pierwszej lidze, do historycznego utrzymania. Na nic więcej nie liczymy za pierwszym podejściem. Jest z nami Kudełek, kochani, który... Za jakim pierwszym? Za drugim. To jest nasze drugie podejście? Z Jezuskim odpadłem raz. A to z drugiej ligi odpadłeś, to do pierwszej nie weszłeś. W pierwszej jesteś po raz pierwszy. Z Oskim już nie weszłeś do pierwszej ligi, to jest twoja pierwsza liga. Nie, z Oskim drugą ligę żeście nie utrzymali, jeden punkt wam brakło. Natomiast w tym momencie jesteś po raz pierwszy w pierwszej lidze i po raz pierwszy masz szansę od razu się utrzymać i bardzo byśmy chcieli, jakby to się udało. Natomiast kochani, przypominam, że ta seria, którą oglądacie, jest z naszym przyjacielem Piotrem. Piotruś, który... czekajcie, bo Kudełek za wszelką cenę wam tu buziarę... No dawaj, wstawaj, nie wygłupiaj się, wstawaj, pozdrów, przywitaj się. Wstajesz czy nie? Ale nie, to teraz drugi film jest, drugi odcinek. On mówi, że pozdrawia, ale to w tamtej części. Dawaj, to jest druga część. Pozdrawiaj, chłopaku, szybciutko stawaj. No i dobra, teraz już pozdrawiałeś i teraz już w kamerkę na mnie wskakuj. Widzowie, kochani, oglądajcie spokojnie nasz meczyk, patrzcie na nasze emocje. Zobaczmy, czy Gutek wyciągnie mecz. Przegrywa 2-1, ale przypominam, że dzięki Piotrusiowi, który wpompował, słuchajcie, 100K w naszą zabawę w FIFA 15, ale... spalony, całe szczęście, bo to byłby gol. W każdym razie, kochani, Piotruś... Co stało się? Muszę iść tutaj. Co zrobiłeś? No, to musisz uważać. Dawaj, pomasuję troszkę. Dawaj, pomasuję. Daj. Kudełek ma piękny wiek, kochani, bo buziak załatwia każdą jedną kontuzję, prawda? Ale by to wyglądało. Nie, teraz nie, Kudełeczku. Czekaj, kochany, zejdź teraz, przyjacielu. Kudełek już wyleczony, buziak w łódko i kontuzja wyleczona. Natomiast popatrzmy, co się dzieje na boisku. Przypominam, że po ostatnich zakupach od Piotra Gutek kupił sobie, kochani, z Chelsea kosztę, tak? Ale wybił! No, ale ja czekam cały czas, kochani, na bramuszkę. W każdym razie, kochani, przypominam, że Gutek po dzisiejszych zakupach, kochani, wzmocnił bardzo mocno swój skład, dlatego że do składu nam wszedł Costa, tak? I Kompany nam wszedł do składu. Natomiast mamy trzecią bramkę dla Liverpoolu. No, kochani, odpływa nam ta legendarna klasa. Ja już wiecie, z nim nie gram, nie mam siły do nich. Nie, Guciuś, no kiedyś ten moment przyjdzie, ale powiem ci na przykład, jak się gra z legendarną klasą, to myślę, że decyzję trzeba podejmować o wiele szybciej. Jak tam byłeś na przykład kosztą, to nie trzeba się... Ale posłuchaj, tatusia. Kiedy ale Gutku, to teraz właśnie chcę ci wytłumaczyć jedną rzecz. Jak się gra na tak wysokim poziomie, obojętnie czy w wirtualną piłkę w FIFA, czy w prawdziwą piłkę nożną na boisku, gdzie jest trawa, to musisz, czy Orlik, czy cokolwiek, to musisz wiedzieć, że szybkość reakcji, podejmowania decyzji, to od tego zależy, czy osiągniesz sukces, czy nie. Bo każdy potrafi oddać strzał, natomiast jeden potrzebuje na to 3 sekundy, drugi 4, a trzeci sekundę i 2 setne. I teraz tylko ci przetrwają. Nie, właśnie w tym momencie, jeżeli jest, chce przekładać z legendarnym wynikiem, to nigdy nie zaistniejesz w takiej piłce. Nie ma takiej opcji. Ja myślę, że w FIFA na pewno jesteś mądrzejszy. Myślę, że jesteś w wielu rzeczach mądrzejszy. Myślę, że nawet jesteś mądrzejszy w podejmowaniu decyzji na boisku. Natomiast szybkość reakcji tutaj, jak ty próbujesz z legendarną klasą, czy w ogóle z bardzo dobrym rywalem klepę grać na 5. metrze, rzucasz piłkę między 3 obrońców, myślę, że to nie ma kompletnie po prostu sensu. A to była piła na 2-1. No to też nie miało sensu. Jak na złość mi odmrażasz sobie uszy, czy przecinasz gałąź, na której siedzisz, no to twój jest problem, Gutku. Natomiast prawda jest taka, że nie umiesz strzelać. Jak się ogląda, powiem ci, realne mecze, i ja widzę... Tak, ale chcę ci, no daj mi coś porozmawiać z widzami, dobra, okej? Okay? Nikt cię tu nie osądza, no przegrasz, wygrasz, to jest zabawa i tylko tyle. Jak będziesz mi się tu spinał, to zaraz zabieramy joystick i kończymy tą zabawę. Przecież to jest chore, to nie wolno w ten sposób funkcjonować. Ani wirtualnie, ani na żywo, no ludzie. Tym bardziej, że ty się tu bawisz. Wygrasz, wygrasz, nie wygrasz, nie wygrasz, no.
Prawda jest taka, że na piłkarskim boisku sukces zależy, kochani, od wielu rzeczy, natomiast przede wszystkim od szybkości reakcji. Jak oglądałem ostatnio mecz, kochani, gdzie młodziki, chłopcy 12-letni rozgrywali mecz, to między jedną a drugą drużyną, kochani, ta piła chodziła tak nieprawdopodobnie szybko, ci chłopcy tak szybko podejmowali decyzję, mecz się skończył 9-0 dla jednej z drużyn, no. I to tylko, wiecie co, to nie było tak, że ta drużyna co zero miała, była jakoś gorzej wyszkolona. Według mnie oni po prostu wszystko o wiele za wolno robili. Przyjęcie za wolno, strzał, zanim on się zamarkował, to już... Piękne, aj. Kto to, Koszta był? No piękna akcja. Karny, panie sędzio. To powinien być karny według mnie. Słuchajcie, mimo wszystko bardzo, bardzo dobry meczyk Gutek zagrał. No, wynik jest taki, jaki jest. No tak działa piłka nożna. Miał swoją poprzeczkę, miał moment na wyjście 2-1. Ja myślę, że w tym momencie ta klasa legendarna to już jest najwyższy poziom z możliwych grania. Jeżeli ktoś będzie wygrywał, kochani, tutaj na tej legendarnej klasie, to znaczy, że w tym momencie dokładnie zrozumiał filozofię niech grania w FIFA, grania w piłkę. Dlatego czy to FIFA... Czy granie w piłkę to jest szybkość podejmowania reakcji. Tutaj jeszcze w grę wchodzi ogranie z tymi przyciskami. Dla mnie to jest w ogóle abstrakcja i czarna magia, bo ja nie czuję tego w ogóle. Trzeba dużo czasu spędzić, żeby wiedzieć, którym przyciskiem co chcesz zrobić i teraz skorygować ten przycisk z myśleniem, z momentem naciśnięcia. Ile razy się pomyli guzik, zamiast strzelić, wychodzi podanie czy na odwrót. Mnie to się bardzo często zdarzało. Ja myślę, że jeżeli ktoś spędza na tej FIFA tysiące godzin, to jest wtedy mistrzem, kozakiem i tak dalej. Jest, ale bierz piłę, ale szkoda, że to już nie ma czasu, nie? Ale piękny meczyk, no, ale to 2-4, ja myślałem, że 3-2. Natomiast no piękna bramka, no, pokazujesz charakter i na tym to polega i za to się należy pochwała. Natomiast powiem tylko tyle, kochani, że pamiętajcie, że poza wszelkimi umiejętnościami technicznymi, dryblingiem, prędkością, szybkością, to czas reakcji to jest strasznie ważna rzecz. Zareagowanie na podanie, na strzał. Powiem wam, że ja czasami na boisku 5 sekund przed zepsutą akcją widzę, że akcja będzie zepsuta. Jak chłopak się do piłki ustawia, jak na nią nabiega, jak przyjmuje, jak nie w pierwsze tempo próbuje strzelać czy uderzać. To są zawodnicy, którzy kiedyś wylądują w ekstraklasach i w najwyższych poziomach rozrywkowych, którzy opanują, kochani, tą technikę. Bo piłka nożna jest grą przepiękną, ale jest jedną z trudniejszych gier na świecie, bo nie wymaga tylko na bieganiu, jak bieganie w lekkoatletyce, nie wymaga tylko na kopaniu, jak kopanie, kochani, nie wiem, ciężko mi dyscyplinę znaleźć, tylko tu trzeba jeszcze myślenie, prędkość reakcji, inteligencja, mnóstwo rzeczy. Słuchajcie, nieprawdopodobna koordynacja, biec, popatrzeć, zobaczyć, jeszcze coś zrobić w tym momencie z piłą. Jest to jedna z trudniejszych dyscyplin, kochani, w moim skromnym zdaniu. Także żegnam się z wami, kochani, w sumie porażką 4-2, Gutku, tak? Ale fajnym meczem. Mimo wszystko, kochani, Liverpool klasa sama w sobie. Gutku, ty jeszcze masz chyba tyle czasu, żeby jeden mecz zagrać, bo jesteś głodny? Jesteś głodny? No to jeżeli jesteś głodny, to ja idę zorganizować teraz paszę. Ty jeszcze możesz... 2500 kościelny. Kościelny 2500? To kupiłeś kościelnego? Czyli, kochani, tak, Gutek jest po zakupach kościelnego. Tak jak nasz pan trener radził, kochani, wymieniamy kościelnego za kogo? Gutku? Za Kolmana, kochani. Wymieniamy za Kolmana i szukamy naszych kolejnych 3 punktów, Gutku, dobrze mówię? Zobacz jeszcze, może daj kondycję całej drużynie, co? Bo ja myślę, że oni dawno tego nie dostali, a w związku z tym, że parę końców ci wpadło, ja napisałem tak, kościelnego, Gutek już ma. Gutek już ma. Kościelnego już ma. Oczywiście cały czas, kochani, ze mną tutaj online. Czekajcie, ja odejdę troszeczkę tutaj. Ze mną cały czas, kochani, online jest Piotruś S. Piotruś nas prowadzi, podpowiada, kochani, ma spore, widać, doświadczenie i wiedzę na temat FIFA. Natomiast pamiętajcie naprawdę jeszcze raz, czy to FIFA, czy granie na podwórku, szybkość reakcji. To będzie decydować o tym w przyszłości, w jakich ligach będziecie grali. Dlatego, że, kochani, dribbling fajna sprawa, ale jak przy tym nie ma szybkości reakcji,
to zostanie nam czasami, kochani, zabawa typu freestyle, gdzieś tam jakieś sztuczki, triki i tak dalej. Dlatego, że te sztuczki, triki są bardzo trudne, bardzo, wymagają nieprawdopodobnego nakładu czasu, pracy i tak dalej, i tak dalej. Ale kochani, szybkość reakcji się albo ma, albo nie ma. I to jest nieprawdopodobne. Zwróćcie uwagę, to wczoraj w jakiś sposób wpadła bramka wyrównująca dla Romy. To była właśnie szybkość reakcji. Słuchajcie, prowadził akcję po prawej, zobaczył, że bramkarza nie ma, z krótkiego kolana, z nie za dużego rozbiegu poszła piła na okno. Powiem szczerze, no mistrzostwo świata. Ale on chciał podobno dograć coś tam. Być może tak, natomiast ja myślę, że to jest tak skonstruowane, że symbol, poszedł sygnał do mózgu, że bramkarz jest na przedpolu i jemu wystarczyło, nie? Bo to na tym polega. To na tym polega. Okej, kochani, Gutek przed kolejnym meczem. Poczekaj, Guciu, nie odpala jeszcze. Zapraszam Was, kochani, walczymy o 3 punkty w utrzymaniu. Także do zobaczenia w kolejnej odsłonie.